25 minut po godzinie 8 z nami jest Małgosia w gościach, można powiedzieć. Cześć Małgorzato. Witamy. No cześć. Jak ci się dzień rozpoczął, opowiadaj. Słucham? Jak ci się dzień rozpoczął, opowiadaj. Kawa już była, śniadanie, te sprawy. Kawa już była i jeszcze jest. Och, no to wspaniały moment. Urlop. Ach tak. Super. Czy spędzasz urlop w domu, czy jesteś gdzieś na wyjazdach? Na razie w domu. Ale planujesz jakiś wyjazd? Coś się szykuje. No może jakiś króciutki. Króciutki, a gdzie? W którą stronę cię ciągnie? Bardziej w góry czy nad morze? Może jeszcze w jakieś inne miejsce? Najlepiej to bym chciała w góry. Ach tak. W takim razie Radio Parada życzy ci spełnienia tego marzenia. A masz jakieś ulubione miejsce w górach? Nie mam. Nie. A ulubione są piękne. Aha, czyli nawet nie masz ulubionych gór. Tatry są fajne, Pireneje też by były w porządku. Himalaje też w ogóle. No, w ogóle właśnie. No dobrze, ale dzwonimy do ciebie, żeby złożyć ci życzenia. No to Zygmuncie, czyń honory, bardzo proszę. Z przyjemnością. W dniu twoich imienin dużo zdrówka, miłości, samych pogodnych dni oraz spełnienia marzeń. Tego życzy ci Ania. Domyśliłam się. A kim jest Ania? To właśnie od Ani. Moja koleżanka serdeczna z pracy. A Radio Parada też ma dla ciebie życzenia te najlepsze i oczywiście życzenia wyjazdów, najpiękniejsze miejsce w górach, no i prezent w postaci podwójnego zaproszenia do klubu muzycznego Pewex. Dziękuję ślicznie. Dzięki wielkie, miłego dnia ci życzymy, trzymaj się, pa pa. Ach nie, dziękuję, moment, pa, pa. Jeszcze chwila, no może chciałabyś kogoś pozdrowić. No oczywiście, że no. Bym chciała pozdrowić przede wszystkim Anię z Grzesiem. Tak? Dzieci, wnuki, Pawła, no i wszystkich, i koleżanki z pracy. Wszyscy pozdrowieni, trzymaj się, pa, pa. Do usłyszenia.